Pomorska Szkoła Debaty Historycznej odpowiada na zapotrzebowanie zwiększania świadomości historycznej w dzisiejszych czasach. Dzisiaj mieliśmy galę podsumowującą, w związku z czym wszystkie 7 szkół, które brały udział w projekcie, brały udział w prelekcjach historycznych, w szkoleniach praktycznych, zebrały się dzisiaj, aby wspólnie podyskutować na temat Konstytucji, wspólnie podyskutować w merytoryczny sposób na temat historii ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej. Mieliśmy możliwość zobaczenia tego, z czym to się je, jak to wygląda i w jaki sposób można w ogóle przeprowadzić debatę. Bo ja na przykład sam w ogóle nie wiedziałem, czym jest debata, jak debata wygląda, a dzięki projektowi właśnie miałem możliwość zobaczenia, nawet wzięcia udziału w debacie, więc tak. Mi się te zajęcia bardzo podobały w szkole i myślę, że jest to fajna inicjatywa, ponieważ możemy się nauczyć, oprócz tego, że debatować na takim poziomie debaty oksfordzkiej, czyli kulturalnej i merytorycznej wypowiedzi, możemy się nauczyć, to dodatkowo uczymy się o historii naszego kraju właśnie. Wydarzenie samo mi się bardzo podobało. Nie jestem do końca zadowolony z wyniku debaty, bo wydaje mi się, że nie pokazaliśmy wszystkiego, co mieliśmy, szczególnie, że paru kwestii nie uwzględniliśmy, które mieliśmy wcześniej uwzględnione w naszym modelu, ale mimo wszystko wyszło dobrze. Takie debaty z dużą publicznością są doskonałą okazją do tego, żeby zdobyć doświadczenie i żeby też pokonać tremę i udowodnić sobie i innym, że można i że jest się dobrym mówcą. Oczywiście ja Państwu gratuluję tej debaty i Państwa udziału w niej. Tak jak mówię, to jest bardzo trudna i niełatwo było się przygotować do tej debaty, ale myślę, że Państwo sobie w miarę tutaj poradziliście. Oczywiście jeszcze można kilka było argumentów podnieść, ale gratuluję Państwu tego wystąpienia i że zmierzenia się z tą tezą, tak jak mówię, ona naprawdę była trudna, troszkę prawnicza ta teza, ale myślę, że daliście Państwo radę. Teza nie była prosta, teza mówiła o problemach ustrojowych w 1935 roku w powojennej Polsce. Teza odnosiła się w głównej mierze oczywiście do sanacji, do konstytucji kwietniowej. Mimo wszystko drużyny w miarę dobrze sobie z niej poradziły. Drużyny mówiły o założeniach, były spójne, mówiły o założeniach, które sobie założyły na samym początku przez cały szereg swojej debaty. Bardzo mi się podobają w ogóle debaty na tematy historyczne, bo po prostu wtedy można się dużo dowiedzieć i to jest zdecydowanie lepsza forma niż uczenie się na testy na przykład, bo ta wiedza zostaje w głowie i trzeba się jakoś do niej odnieść. To nie jest tak tylko jak na testach, że trzeba się nauczyć i można o tym zapomnieć, tylko trzeba się do niej odnosić cały czas i trzeba mieć o tym pojęcie po prostu, żeby móc o tym mówić. Projekt jest jak najbardziej potrzebny ze względu na to, że młodzież ma problemy z zapamiętywaniem historii, nie pamięta bardzo wielu faktów historycznych i moment, kiedy wchodzi taki projekt, to po pierwsze uczymy się, przypominamy sobie historię, a po drugie rozwijamy też językowo, ponieważ no, ta komunikacja niestety obecnie jest wielkim problemem, natomiast tutaj jest możliwość, żeby nie tylko na tematy historyczne, ale również też rozwinąć język, poznać nowe słownictwo, wzbudzić jakieś zainteresowania. Pomorska Szkoła Debaty Historycznej była projektem realizowanym w ramach inicjatywy Patriotyzm Jutra. Jest to program w ramach działalności Muzeum Historii Polski. Instytut Debaty Publicznej był partnerem w tym programie, za co też serdecznie dziękujemy. Myślę, że doświadczenie zdobyte przy tym kolejnym projekcie będzie cenne dla przyszłości. Będzie cenne, żeby pokazywać, że można młodzież uczyć ważnych rzeczy, można uczyć patriotyzmu, można uczyć uczciwej dyskusji o historii. I za to chciałem serdecznie podziękować Muzeum Historii Polskiej.